Dzień dobry, cześć, witajcie kochani w naszej nowej serii adwentowej pod tytułem Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Zacznij wielbić Boga, wpadniesz w rzekę, która zacznie płynąć i nie będziesz się po prostu orientował, gdzie jesteś w pewnym momencie, ale będziesz tam, gdzie Bóg chce cię mieć. Kiedy ludzie będą przychodzić do waszych wspólnot, do waszej wspólnoty, żeby przyszli i żeby ożyli. Przygotuj się na Jego przyjście. Uwielbieniem. Z tej strony Jacek Kowalski z RTCK i bardzo miło mi jest powitać wszystkich, którzy oglądają nas na kanałach RTCK, ale także tych, którzy oglądają nas na kanale Marcina Zielińskiego. Nie jest to przejęcie jego kanału, ale tylko korzystamy z jego gościnności, bo to właśnie od rozmowy z Marcinem chcemy zacząć cykl rozmów o uwielbieniu, aby w ten sposób przygotować się do narodzenia Chrystusa, ale także do jego ostatecznego przyjścia w chwale, na które czekamy. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na rozmowę z Marcinem Zielińskim, która odbyła się w Krakowie 3 listopada. Było to spotkanie autorskie na temat książki Chwała Mu, jak uwielbiać. W kolejnych odcinkach natomiast będziemy rozmawiać z innymi gośćmi, z którymi skupimy się na temacie uwielbienia. A zatem zapraszam Was serdecznie. Krysia Sadecka, dzisiaj reprezentuję wydawnictwo RTCK, a moim gościem, moim i Waszym dzisiaj jest Marcin Zieliński. Cześć i bardzo miło, że przyszliście. Cieszymy się. Marcin Zieliński jest liderem wspólnoty Głos Pana, chłopak ze Skierniewic, który w wieku 15 lat oddał swoje życie Panu Jezusowi i od tej pory zaczęło przyspieszać Twoje życie, tak jak powiedziałeś w swojej najnowszej książce Chwała Mu. I gdzie to przyspieszenie Cię zaprowadziło, gdzie Cię prowadzi, powiedz? No faktycznie tak jest, że w wieku 15 lat, 27 maja, to była Wigilia Zesłania Ducha Świętego, pewnie niektórzy z Was znają tę historię. Miałem takie pierwsze doświadczenie z Panem Jezusem, pierwsze doświadczenie żywego Jezusa, bo wcześniej oczywiście miałem życie religijne, katolickie, nawet poprawne, można to tak nazwać, ale nie miałem tego doświadczenia, o którym mówimy tutaj, życia w rzece, życia w Duchu Świętym, życia w relacji z Bogiem. Mimo, że ten Pan Bóg był bardzo blisko na wyciągnięcie ręki, bo i sakramenty były przecież i wszystko, co Kościół nam daje, to jednak no, gdzieś ten środek był ciągle martwy. No i to doświadczenie zaprowadziło mnie faktycznie na taką szkołę biblijną, którą prowadził ksiądz Marcin Bożądek, mój przyjaciel dzisiaj. I to było jedno z pierwszych nauczeń. To jest ciekawe, że faktycznie jednym z pierwszych nauczeń, które dostaliśmy na tej szkole biblijnej, to było właśnie nauczanie o uwielbieniu i to były jego słowa. On powiedział takie zdanie, że jeśli chcesz, żeby w twoim życiu działanie Ducha Świętego było realne, skuteczne, to było też doświadczenie jego osobistego życia, to potrzebujesz być we wspólnocie, która wielbi Jezusa, która uwielbi Jezusa. I tam jest właśnie jeden z tych cytatów w książce, że jeśli wspólnota nie uwielbia Jezusa, to staje się kółkiem wzajemnej adoracji. I to jest moje doświadczenie również wspólnoty, że kiedy nie ma uwielbienia, to znaczy nie ma tego skupienia na Jezusie, no to zaczynamy skupiać się na sobie. Kiedy zaczynamy skupiać się na sobie, wtedy stajemy się kółkiem wzajemnej adoracji. No i tak to się u mnie zaczęło. Zacznę od innego cytatu. Ty mówisz o doświadczeniu, o spotkaniu z księdzem, ze wspólnotą, o tych słowach, które zresztą pojawiają się w książce. A ja, kiedy przygotowywałam się dzisiaj do tego spotkania i poszłam na chwilę do Górnego Kościoła, tam gdzie potem będziemy się modlić, żeby tak na taką chwilę skupienia modlitwy, przyszedł mi do głowy cytat, słowa, od którego zaczyna się ignacjański fundament. Ja nie wiem teraz, czy dokładnie zacytuję, ale on brzmi mniej więcej tak, że człowiek na to jest stworzony, aby swego Pana Boga czcił, wielbił i Jemu służył. Prawda? I to jakby jest dla mnie też no, fundamentem tej książki, którą napisałeś, prawda? Że modlitwa uwielbienia jest tym, od czego powinniśmy zaczynać, prawda? I co powinno nas doprowadzić, formować i doprowadzić do kiedyś do pełni życia z Panem Jezusem. Ale powiedz Marcin, tak zupełnie praktycznie, powiedz, no jesteśmy tutaj, zgromadziła nas tutaj chęć, potrzeba, pragnienie, żeby Pana Boga zacząć uwielbiać. Każdy ma inne doświadczenia, pochodzi być może z różnych wspólnot, z różnych powiedzmy sektorów Kościoła, prawda? Nie wszyscy mamy też doświadczenie modlitwy charyzmatycznej czy wspólnoty charyzmatycznej. Powiedz, od czego zacząć? Budzimy się jutro rano z taką potrzebą i z takim pragnieniem, żeby zacząć Pana Boga uwielbiać. I co?
Mamy szukać najbliższej wspólnoty charyzmatycznej w swojej parafii, w swoim otoczeniu, czy może zapisać się na jakieś rekolekcje. Zapraszamy do Skierniewic od razu. No ja wiem, że zapraszasz do Skierniewic, ja wiem o tym, ale tak wiesz, tak dla nas tu z Krakowa, prawda, i okolic. Powiedz, od czego zacząć? No, mam przed oczami to nasze spotkanie i w myślach to spotkanie w Nowym Sączu, które mieliśmy. Mamy tu przedstawicieli Nowego Sącza i wspólnoty, która powstała też po tych warsztatach. Tak nie wiem trochę jak siedzieć, żebyśmy się wszyscy widzieli, ale to było takie faktycznie doświadczenie bardzo ciekawe, bo pojechaliśmy z warsztatami charyzmatycznymi, żeby mówić też o posłudze charyzmatycznej, ale w odniesieniu do modlitwy uwielbienia. No i pojechaliśmy do miejsca, gdzie znałem się z tymi wszystkimi ludźmi. No, od paru lat współpracujemy z RTCK, współtworzymy książki i też kilka osób stało się moimi też przyjaciółmi w RTCK. No ale te warsztaty były wyjątkowe, bo faktycznie one utworzyły projekt, który później w RTCK usłyszałem był najważniejszym projektem, projekt pod tytułem Wspólnota. To znaczy oprócz tych wszystkich książek, tych wszystkich materiałów, pojawiła się wspólnota właśnie po doświadczeniu Pana Boga, które zadziało się właśnie w trakcie tych treści, dzielenia się treściami związanymi z uwielbieniem. Co zrobić? Po prostu zacząć faktycznie uwielbiać. My wtedy, pamiętam, z takim pytaniem się też zmierzyliśmy na tych warsztatach, nie? Zespół się spotkał i mówi, co teraz robimy? No i po prostu spróbujmy skupić się na Panu Jezusie. Mieliśmy jakiś tam sprzęt, jakąś muzykę, jakieś gitary. Więc spróbujmy wybrać takie pieśni, w których skupimy się na Panu Jezusie i zrobimy coś, o co chodzi tak naprawdę w modlitwie uwielbienia. I powtarzamy to często, ale to jest ważne, żeby spędzić czas z Jezusem, będąc skupionym na Nim, a nie na nas samych. No nie, to jest bardzo ważne. I w ogóle w naszej posłudze zaczęliśmy tego doświadczać, to jest niezwykłe, że bardzo często, kiedy ludzie gromadzą się na takich spotkaniach też z modlitwą o uzdrowienie, czekają, żeby ktoś się za nich pomodlił, no nie, czekają na to, żeby ktoś położył na nich ręce, a my zaczęliśmy doświadczać czegoś niezwykłego, to znaczy, że w trakcie uwielbienia rzeczy dzieją się same. Mieliśmy takie spotkanie w Gliwicach, pamiętam je dobrze, kiedy przyjechaliśmy na wieczór z modlitwą o uzdrowienie, też kościół pękał w szwach, było bardzo wiele osób i w trakcie uwielbienia, my tam siedzieliśmy sobie z przodu, była taka sytuacja, gdzie uwielbiamy, już było po liturgii, po Eucharystii i w trakcie uwielbienia przychodzi do mnie jakaś chyba zniecierpliwiona pani i mówi, tak zaczepia mnie za rękę i mówi, Panie Marcinie, bo wie Pan co, bo w trakcie jest uwielbienie, nie? Bo wie Pan co, bo tak tu przyszłam z takim problemem tutaj z kręgosłupem, w ogóle może się Pan za mnie pomodlić? Ja mówię, nie, teraz uwielbiamy. Aha, dobra. To kiedy? To później, okej. Okay. No i przychodzi potem druga jakaś pani, bo tak zobaczyła, że pierwsza przyszła i to jest już, wiecie, to jest już to doświadczenie. I z drugą to samo, i z trzecią to samo, tylko zmieniały dolegliwości. I w pewnym momencie mówię, czegoś tu nie rozumieją, nie? Gdzieś nie zatrybiły, o co chodzi. I przerwałem na moment uwielbienie i powiedziałem im tak, słuchajcie, trzy osoby mnie już zaczepiły, żebym się za nich pomodlił. Chcę wam powiedzieć, że kiedy uwielbiamy Boga, naprawdę to nie jest ważne, czy ja tu jestem, czy mnie tu nie ma, bo chodzi o to, żeby Bóg był uwielbiony i żeby na Niego spojrzeć, na Niego patrzeć, wokoło Niego się spotkać i zobaczyć, co On będzie wtedy czynił. I mówię, mamy taki układ, że będziemy uwielbiać aż dotąd, aż ja zobaczę, że już was nie obchodzi, czy ja tu jestem, czy mnie tu nie ma. Bo w momencie, kiedy skupimy się na Jezusie, powiedziałem im tak, ja wam obiecuję, że Bóg dzisiaj przyjdzie i będzie czynił rzeczy, które chce czynić, tylko skupmy się na Nim. My weszliśmy w taki układ, zaczęliśmy uwielbiać Pana Boga i po trzech tam pieśniach, pamiętam, i takiej głębokiej modlitwie, w którą weszliśmy w pewnym momencie, otworzyłem oczy, patrzę, a ludzie już są w swoim świecie, podnoszą ręce, niektórzy mają zamknięte oczy i generalnie jakbym wyszedł, to nikt by się nie zorientował. I wiedziałem, że to jest ten moment, że weszliśmy w głębię modlitwy, o której też piszemy w Chwała Mu. I to był moment, w którym, słuchajcie, rzeczy zaczęły dziać się same. Bo pamiętam, jak w pierwszej ławce siedziała kobieta, która przyszła kulejąc i wiedziałem, że siadła koło mnie trochę interesownie. I udawałem, że jej nie widzę. I w trakcie tego uwielbienia i tego momentu, o którym mówię, ta kobieta zaczęła płakać. Ja do niej podchodzę i pytam, co się stało. Ona mówi, Marcin, przestała mnie boleć noga, przestałam kuleć, chodzę i jestem w szoku, bo to się stało. Kiedy to się stało? No w trakcie, kiedy uwielbialiśmy. Miałem zapisane na notatkach, że Bóg będzie uwalniał kogoś w którymś rzędzie, bo się często modlimy przed spotkaniem o to, co Pan Bóg będzie robił.
I w tym momencie zaczęła dziać się jakaś taka akcja pod tytułem uwolnienie w którejś ławce. To wszystko zaczęło dziać się wtedy, kiedy oddaliśmy kontrolę, puściliśmy kontrolę w modlitwie i w tym uwielbieniu Bóg sam zaczął przejmować inicjatywę. I to jest potężna moc tej modlitwy uwielbienia, której doświadczamy wtedy, kiedy właśnie potrafimy oddać, potrafimy puścić, potrafimy zapomnieć trochę o sobie, no ale do tego trzeba dojść. No właśnie, tak sobie myślę, że bardzo trudno jest zapomnieć o sobie, zwłaszcza jeśli ktoś przychodzi z konkretną prośbą, prawda, z konkretnym oczekiwaniem, z konkretnym bólem, z konkretnym zranieniem. Jak to zrobić? Jak sobie dać taki czas? Jak wejść w tą głębię modlitwy, o czym mówisz, prawda, jak przekroczyć? Ty w książce używasz takiego porównania, takiej metafory, że trzeba przejść z bram w przedsionki, prawda, korzystając z psalmu setnego, zdaje się, że trzeba mieć ten czas, żeby pozbyć się. To jest w ogóle moje ulubione porównanie z tej książki, bo ty mówisz tak, że te bramy kojarzą ci się z bramkami, które są na lotniskach. Prawda? Jak się przechodzi przez bramki na lotniskach, to nie da się wejść tam z plecakiem, bo one zaczynają piszczeć. Trzeba te plecaki z siebie zdjąć i wszystkie te metalowe elementy, które człowieka gdzieś tam przygniatają do ziemi. Jak się tego pozbyć? Jak się pozbyć tego ciężaru, z którym przychodzimy na modlitwę, prawda? No tak, faktycznie. Przepraszam, takim myślę zarzutem, z którym czasami się można spotkać w ruchu charyzmatycznym i pewnie w niektórych zarzutach też jest trochę racji, więc ja nie twierdzę, że nie i wszystkiego nie będę bronił rękami i nogami, ale czasami jest tak, że ta modlitwa jest emocjonalna, taka zewnętrzna, no nie, że jak się modlimy na spotkaniach charyzmatycznych, to jest wszystko takie właśnie oparte o emocje. Ale jest w tym pewna mądrość, to jest bardzo ciekawa kwestia, że to, co robimy zewnętrznie z naszym ciałem, również ma wpływ na to, co jest duchowe. I to jest to porównanie właśnie do tych bram, o których mówimy w psalmie setnym, że żeby wejść przez tą bramę w uwielbieniu, trzeba najpierw zapomnieć o sobie, to znaczy zostawić ten bagaż, zostawić ten plecak, którym z co? Zniechęcenie. Często to jest jakieś takie doświadczenie trudu, które niesiemy. Podejrzewam, że jak tutaj przyszliśmy dzisiaj, to też każdy przyszedł ze swoim jakimś bagażem i ciężarem. I teraz pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić w modlitwie uwielbienia, jest to, żeby uruchomić swoje ciało. Dlatego w psalmach wielokrotnie jest napisane: wznoście ręce, wznoście okrzyki, róbcie te wszystkie zewnętrzne rzeczy, bo to jest pewna duchowa mądrość i duchowa prawda, że kiedy zostawisz to, co zewnętrzne, to znaczy kiedy zaczynasz podnosić ręce, zaczynasz się, co się dzieje w twojej głowie na modlitwie? Co o mnie pomyśli sąsiad? Mieliście to kiedyś? Co o mnie pomyśli teraz ten obok? Zaczynasz potem, nie wiem, jakoś się otwierać i zewnętrznie pokazywać swoją ekspresję. Ciągle zobaczcie, że w środku jest moje ego. Tak czy nie? No tak. I dopiero w momencie, w którym ty już po tej ekspresyjnej modlitwie myślisz sobie, a już mi wszystko jedno, nie? Co już o mnie pomyśli, to pomyślał, to już za mną i zaczynasz skupiać się na Panu, wchodzimy w tą modlitwę głębszą, która jest bardziej tym drugim krokiem wejścia w przedsionki, o czym pewnie potem sobie trochę jeszcze powiemy, ale co zrobić, jak wchodzisz na modlitwę i jak idziesz się modlić, żeby wejść w ten i zrobić ten pierwszy krok, uruchomić swoje ciało. Zobaczcie, to jest też takie ciekawe porównanie. Kiedy podejmujemy post, dzisiaj jest czwartek, to jutro piątek, tak to jest po czwartku. W piątki pościmy, czyli robimy coś, żeby w jakiś sposób zdyscyplinować swoje ciało, no nie? Robimy coś bardzo zewnętrznego, coś bardzo takiego, no to jest zewnętrzna czynność, prawda? Odmawiamy sobie jedzenia, jedni mają bardziej ścisły post, drudzy mają mniej ścisły post, ale odmawiamy sobie coś zewnętrznego. Po co? Żeby zadziało się coś wewnętrznego, tak? Robimy coś zewnętrznego, żeby zadziało się coś duchowego i wewnętrznego. Pościmy, żeby coś się w nas wewnątrz zmieniło. I zobaczcie, że to nam pokazuje ważną zasadę, że to, co robimy z naszym ciałem na modlitwie, również ma przełożenie na naszego ducha. Więc można podejść bardzo płytko do tego typu modlitwy, że o, ktoś klaszcze, ktoś podnosi ręce, jest jakiś emocjonalny, niezrównoważony i tak dalej. A można w tym znaleźć głębię i zobaczyć w tym pewien duchowy cel. I ten cel, który doprowadza cię później do bardzo głębokiego wewnętrznego spotkania z Bogiem. Zastanawiam się,
jak rozpoznać, bo wiesz, kiedy jesteśmy, widzimy wspólnotę charyzmatyczną, która się modli, uwielbia, to tam rzeczywiście dużo jest emocji, dużo jest zewnętrznych gestów, ale zastanawiam się, jak rozpoznać człowieka, który się naprawdę modli, od takiego, który tylko podnosi ręce. Czy, jak myślisz, no, jest takie niebezpieczeństwo wejścia w takie udawanie właśnie, żeby dobrze wypaść we wspólnocie, prawda? Jak rozpoznać prawdziwą modlitwę, od tylko tej zewnętrznej? Oryginał od podróbki, aha, tak? Ciężko stwierdzić, ja nie umiem. Pewnie Pan Bóg tylko umie, mam wrażenie, bo za każdym razem, kiedy wchodzimy w takie, wiecie, ocenianie czyjejś modlitwy, bo to do tego mamy łatwość, nie? Mam swoją to, ale czyjąś modlitwę ocenić, to jesteśmy pierwsi i mamy bardzo dużą w tym jakąś swobodę. Myślę sobie, że wszystko odbywa się na poziomie serca. Wszystko odbywa się na takim poziomie, którego człowiek nie jest w stanie ocenić z zewnątrz. To jest jedna z niedawnych Ewangelii niedzielnych o faryzeuszu i celniku. Nie? Dwóch się pewnie podobnie z zewnątrz modliło, a Jezus tam widział, co tam w środku się u nich dzieje. Więc ja bym nie wchodził w takie ocenianie i bardzo często właśnie staram się mieć pewien dystans na zasadzie, okej, owoce nam pokażą. Bo widziałem bardzo wiele różnych takich zewnętrznych stanów, w których faktycznie ludzie... No to było coś zewnętrznego, może tak powiem, ale widziałem też bardzo wiele zewnętrznego takiego, zewnętrznych przejawów, które wydawały się dziwne, a po owocu okazywało się, że to było działanie Ducha Świętego. Więc ja mam taką zasadę, że raczej staram się nie oceniać. Może jedną historię taką podam, bo jest bardzo ciekawa dla mnie. Kiedy mój znajomy, już się z nim parę lat nie widziałem, ale ma taką bardzo mocną posługę darem proroczym, to znaczy jeździ do wspólnot, modli się o słowo od Boga do tych ludzi i ma bardzo trafne słowa, często do wspólnot, często do... Ja sam miałem od niego kilka takich słów, które naprawdę pokazywały mi pewien kierunek w życiu z Panem Bogiem, w którym dzisiaj jestem, a to było, kiedy zaczynałem, więc bardzo szanuję tego człowieka. I opowiadał kiedyś taką historię, kiedy był na jednym spotkaniu na nabożeństwie uwielbieniowym i nagle podczas uwielbienia usłyszał takie słowo, że ma zadać pytanie dziewczynie, która trzyma gitarę i prowadzi uwielbienia, a przed chwilą śpiewali pieśń Panie Jezu, jesteś najważniejszy, najpiękniejszy, oddaję Ci całe moje życie i tak dalej, jakby jak te wszystkie piosenki ładne, nie, uwielbieniowe. I nagle ten człowiek słyszy taki głos, mówi: podejdź do tej kobiety, do tej dziewczyny, która trzyma gitarę i zadaj jej takie pytanie. On miał dość często takie doświadczenia słyszenia głosu Pana Boga, więc to nie było dla niego bardzo nowe. I to pytanie miało brzmieć tak. Gdybyś miała być do końca życia sama, służyłabyś Bogu czy nie? Wiedząc, że przed chwilą śpiewała piosenki Panie Jezu, najpiękniejszy, najcudowniejszy, jesteś całym moim życiem, jesteś wszystkim. Z zewnątrz super. I on mówi, no po co mam tam podchodzić? Przecież wiadomo, jak śpiewa takie piosenki, prowadzi uwielbienie, że no powie, że będzie szła za Jezusem, na dobre i na złe, nie? Jak w serialu. I podchodzi do niej, zadaje to pytanie, mówi, słuchaj, wierzę, że Pan Bóg ci każe zadać takie pytanie, czy gdybyś miała być do końca życia, nie wiem, czy tego brutalnie nie nazwał starą panną, czy służyłabyś Bogu, czy nie? I ona nagle spochmurniała i mówi, takiemu Bogu to ja nie chcę służyć. I on mówi, że zdębiał, bo nie wiedział, co ze sobą zrobić, nie wiedział, co jej powiedzieć. Bo tak naprawdę w takich decyzjach orientujesz się i tak naprawdę po takich decyzjach dopiero widzisz, czy to uwielbienie jest takie, czy takie. Czy to uwielbienie jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. To decyzje w życiu weryfikują twoje uwielbienie. To, jakie decyzje podejmujesz, to jak wygląda twoje życie w codzienności, to jest tak naprawdę sprawdzian tego, czy to, co robimy w kościele jest prawdziwe, czy podoba się Panu, czy to jest jak takie kadzidło, dym, który sprawia mu radość z tej ofiary, czy może po prostu zatyka nozdrza swoje Pan Bóg, bo już mówi, nie mogę tego wąchać, bo wie, że po prostu to jest zewnętrzne, a nie ma w tym głębi. To jest dobre pytanie na rachunek sumienia dla każdego z nas. Dlatego ja zwracam uwagę też na to, jakie pieśni śpiewamy. Nie? To znaczy, jak leci jakaś pieśń, której ja nie rozumiem, no to raczej jej nie śpiewam. Bo po co mam śpiewać coś, co jest nie moje, nieszczere, nieprawdziwe, tylko dlatego, że wszyscy śpiewają. I myślę, że to nam podnosi taką świadomość,
i pieśni uwielbienia, i naszego uwielbienia, i w ogóle tego, jak wielką moc mają nasze słowa i jak wielką wartość ze sobą niosą. No, także nie pamiętam, jakie było pytanie, ale tak wylądowałem. Po owocach poznacie, prawda? Po owocach poznacie, tak. I szukanie prawdy, nie? Szukanie tej szczerości na modlitwie. Tak zastanawiam się, bo cały czas mówimy o modlitwie uwielbienia w kontekście modlitwy wspólnotowej. Śpiewy, wznoszenie rąk, modlitwa wspólna. No ale co mają zrobić ludzie, którzy nie są we wspólnotach, którym bliskie są inne formy modlitwy? Czy dla nich modlitwa uwielbienia też jest? W jakiej formie? Ja tu, żeby cię troszeczkę naprowadzić, to przypomnę taki przykład z książki człowieka, amerykańskiego muzyka, który w pewnym momencie był liderem jakiejś wspólnoty i prowadził duże spotkania uwielbieniowe. Robił to znakomicie. Ludzie przyjeżdżali z odległych zakątków i prawda, wzruszali się. Bo to był legendarny muzyk w ogóle w świeckim świecie. Tak. I w pewnym momencie Pan Bóg mu powiedział, tu już troszeczkę cytuję słowa Marcina z książki, żeby przestał grać, tak? I żeby zaczął modlić się inaczej. Stąd później książka Twarzą do ściany, prawda? No więc jakby powtarzam moje pytanie. Czy modlitwa uwielbienia może istnieć? Takie troszeczkę pytanie będzie prowokujące. Poza wspólnotą, poza śpiewami, poza tym wielkim takim, przepraszam za wyrażenie, show, prawda, charyzmatycznym. Dla ludzi, którzy są w szpitalach, dla mam, które mają małe dzieci w domu i na przykład nie mogą jechać na spotkanie modlitewne, prawda? Jak u nich powinna wyglądać ta modlitwa? To taka pierwsza część może tej odpowiedzi, jaką mam w głowie, jak nie zapomnę o drugiej. To, że oczywiście to, że jesteś w grupie ludzi i uwielbiasz, nie znaczy, że jesteś lepszy od osoby, która uwielbia w domu z różnych względów i z różnych powodów. Ja myślę, że w ogóle nasze spotkania, nasza wspólnota powstała właśnie z takiego głębokiego poczucia wezwania do bycia ludźmi uwielbienia i to się zaczynało w bardzo małej grupie ludzi, to się zaczynało w domach. Pamiętam takie, miałem 16-17 lat i to moi rodzice wtedy trochę nie byli w stanie tego pojąć i zrozumieć i się zastanawiali, czy wszystko ze mną w porządku. Jak każdy dzień w wakacje, każdy wieczór z kolegą w przedpokoju, bo miał małe mieszkanie, włączaliśmy uwielbienie i chodziliśmy i oddawaliśmy Panu Bogu chwałę, włączając uwielbienie jakieś tam z YouTube'a. I to było dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu. I z tego takiego uwielbienia w pojedynkę, z takiego uwielbienia, czyli z modlitwy, która była osobista tak naprawdę, nie nazwałbym jej wspólnotową, wyrosła wspólnota, która zaczęła się modlić i z tej wspólnoty tak naprawdę wyszły te wszystkie dzieła, które dzisiaj wychodzą, łącznie z moją posługą. Więc to jest na pewno to. I druga część tej mojej odpowiedzi jest taka, że modlitwa uwielbienia jest modlitwą i w modlitwie mamy różne formy, różne wrażliwości i to na pewno. Mamy modlitwę bardziej kontemplacyjną, mamy modlitwę bardziej taką właśnie charyzmatyczną. Zresztą sam się formuję na rekolekcjach ignacjańskich i jest to dla mnie bardzo, bardzo moja duchowość, więc okazuje się, że duchowość taka charyzmatyczna i taka ignacjańska, gdzie jesteś w milczeniu, w ciszy, na adoracji, w kontemplacji słowa, to jest coś, co ze sobą bardzo się łączy. I powiem szczerze tak, ja mam takie spojrzenie na temat. Możesz być człowiekiem, który modli się na różańcu i jest bardzo płytki duchowo. Możesz być człowiekiem, który jest na modlitwie uwielbienia i być bardzo płytkim w tej modlitwie. Możesz mieć bardzo różne inne formy pobożności i być na płyciźnie, a możesz modlić się na różańcu i wejść w głębię kontemplacji. Możesz wejść w uwielbienie i wejść w głębię modlitwy i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę nie chodzi tu o formę, chodzi tu o to, by zrozumieć, że modlitwa, Święta Teresa Wielka o tym wiele mówi, ma etapy i ona jest drogą, tak jak mówimy o tym też w książce. To znaczy, że możesz do każdej modlitwy startujesz z miejsca zewnętrznego i Święta Teresa mówi o tej twierdzy wewnętrznej, nie? Której to jest fascynujące, bo możesz wchodzić pokój po pokoju, głębiej i na tych głębokościach dzieją się niesamowite rzeczy. I dla mnie modlitwa jest czymś fascynującym, bo wchodząc w modlitwę i wchodząc w głąb modlitwy, ty możesz mieć wpływ, możesz mieć doświadczenie tego, że ta twoja modlitwa naprawdę niesie coś,
co dotyka ludzi na innym krańcu świata. Ja nie wiem, czy o tym pisałem tu, czy wpisałem w książce o modlitwie w Blasku Boga wcześniej, ale miałem takie doświadczenie modlitwy, gdzie któregoś razu na uwielbieniu, kiedy zaczęliśmy uwielbiać Pana Boga, to był wtorek, normalny wtorek w naszej wspólnocie w Skierniewicach Głosu Pana, weszliśmy w modlitwę uwielbienia i tak wiecie, uwielbiamy Pana Boga, leci pierwsza pieśń, chyba byliśmy na pierwszej, to dopiero się zaczęło. I nagle przychodzi do mojej głowy myśl, i ona była tak dziwna, że powiedziałem, ja tego nie powiem. Bo przyszła do mnie myśl, że mam się modlić, jeśli dobrze pamiętam, wtedy to chyba chodziło o Wenezuelę, któryś z tych krajów w Ameryce Południowej. To jest tu, tak? W tej książce. Okej, dzięki, bo tak właśnie dzisiaj przeglądałem, co ja tam pisałem. Nie pamiętam wszystkiego. No i to było takie dla mnie ciekawe, bo myślę sobie, i co ja mam teraz zrobić? Prowadzimy modlitwę, jesteśmy w Skierniewicach, nie? Niedaleko jest Łowicz, Łódź, Warszawa, a ja mam się modlić o Wenezuelę, z jakiej paki w ogóle? I to przyszło w trakcie modlitwy uwielbienia. No ale tak przywraca ta myśl, wraca ta myśl i mówię, no dobra, no jak mamy uwielbiać, czyli chyba Panu Bogu chodzi o posłuszeństwo, że ja nie wszystko muszę rozumieć, a jak coś pochodzi od Niego, to trzeba zaryzykować. No i tak, żebym nie był taki heros, nie, to nie było tak, że stanąłem, słuchajcie, Pan mi mówi, modlimy się za Wenezuelę, tylko to było coś, wielbić imię Pana dziś, chcę, Panie, pobłogosław Wenezuelę, wielbić imię Pana dziś, w sensie, żeby jakoś to schować między pieśniami. No ale pomodliłem się, tak czy nie? Zrobiłem, pomodliliśmy się. No i słuchajcie, z dzień czy dwa dni później wchodzę na jakieś tam chrześcijańskie newsy do internetu i na tym portalu przeczytałem, że tego dnia odbyła się ewangelizacja, chyba to pamiętam, Wenezueli i na każdym stadionie piłkarskim w kraju byli misjonarze, którzy głosili Ewangelię. Ja myślę sobie, ale jazda. W sensie takim, że jestem w Europie, jestem w Polsce, jestem w Skierniewicach i na pierwszej pieśni uwielbienia dostaję poruszenie, żeby modlić się o coś, co dzieje się w innej części w ogóle świata i połączenie, które mamy, to jest to, że tam jest Kościół i tu jest Kościół, czyli w duchu jesteśmy gdzieś w tej jedności i moja modlitwa uwielbienia ma wpływ na to, co dzieje się tam. I wtedy w ogóle to mi rozszerzyło głowę na pojęcie i rozumienie Kościoła w ogóle, że jak my jako Kościół jesteśmy ze sobą połączeni, jak modlitwa jednego, ty nie wiesz, czy nasze uwielbienie dzisiaj nie zmieni czyjegoś życia w okolicy. Pamiętam takie świadectwo Piotra Płechy, to jest taki jeden z liderów uwielbienia, który powiedział takie świadectwo, które też pamiętam do dzisiaj, o jakichś ludziach, którzy spotkali się w jednej z miejscowości, w jakiejś wiosce i mieli jedynie wolną stodołę. Więc modlili się w stodole, bo nikt ich nigdzie indziej nie chciał wpuścić. I w trakcie tego uwielbienia w stodole oni czuli, że obecność Pana Boga jest tak blisko, że oni są tak blisko z Nim i nagle to, czego zaczęli doświadczać, że pijaczki spod sklepu zaczęli przychodzić do tej stodoły i mówili, nie wiemy o co chodzi, ale coś nam mówiło, że mamy przyjść do stodoły i to był Duch Święty, który ich wołał i oni tam mieli doświadczenie Boga. Tam się zmieniały ich życia. Nigdy nie wiesz, kiedy wchodzisz w modlitwę, kiedy wchodzisz w uwielbienie, co tak naprawdę Bóg robi. Pewne rzeczy widzimy, pewnych rzeczy nie widzimy, ale to jest na pewno fascynująca przygoda. Mówiłeś o tym posłuszeństwie, prawda? O tej otwartości, o posłuszeństwie na Boże wezwania, na Boże poruszenia. I w ogóle super też, że powiedziałeś o tym doświadczeniu Kościoła, bo to jest dla mnie też tak osobiście takie bardzo pocieszające, prawda? Że mimo, że jesteśmy różni, mamy różną wrażliwość, różne drogi do Pana Boga, różne też formy modlitwy, to nas łączy ta potrzeba właśnie uwielbiania i w jednym duchu, prawda? W jednym duchu. Nie nudzi ci się modlitwa uwielbienia? Tak dzień w dzień, w różnych miejscach. Staram się, nie jestem taki tu święty, żeby zawsze mi wychodziło i to tak nie chciałbym, żebym był odbierany jako jakiś heros duchowy, bo naprawdę mógłbym się dzielić swoimi potknięciami i tym, że jak dzień mi leci przez palce, a miałem się modlić. Jak podziel się tym. No to dzielę się. Nie, no to często tak jest i ja bardzo często dzielę się tym, że szczególnie kiedy wracam z posług, no dla mnie najtrudniejsze dni to są dzisiaj z siostrą Bogną, o tym rozmawialiśmy, że najtrudniejszą dla mnie, najtrudniejszym momentem w tygodniu jest pierwszy i drugi dzień po posługach,
bo schodzi z ciebie presja, schodzi z ciebie ciśnienie, te często niewyspanie, bo to nie zawsze są wyspane noce, bo modlimy się długo za ludzi. I kiedy wracasz następnego dnia, często niedospany, więc nagle się budzisz o 10, bo sobie musisz pozwolić trochę, żeby się wyspać i nagle nie wiesz, od czego dzień zacząć, bo trzeba popłacić faktury, trzeba porobić to, trzeba ogarnąć w domu, trzeba iść jeszcze do wspólnotą, bo tam ktoś zawsze jest w potrzebie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A często jak mam za dużo wolnego czasu tego pierwszego albo drugiego dnia, to są moje momenty grzechu, gdzie najczęściej się potykam. Więc to nie jest tak, że ja zawsze jestem zaprogramowany i zawsze mi wychodzi. To jest chyba jedna z częstszych rzeczy, za które przepraszam, jak idę do spowiedzi, że nie modliłem się tak, jak powinienem. I to jest zawsze, trochę wam powiem, upokarzające, kiedy mi dają temat o modlitwie na nauczanie albo na katechezę, bo wiem, że nie jestem tutaj wcale jakimś bosem i jakimś takim człowiekiem, któremu zawsze wychodzi. I myślę, że to jest... No takie prawdziwe i to jest takie właśnie moje. Pytałaś o nudę, czy mi się to nie nudzi. Znowu jest to bardzo ciekawe doświadczenie tego, że co wtorek spotykamy się na modlitwie uwielbienia i to jest dobre pytanie, czy ci się to nie nudzi. I teraz odpowiedź moja jest taka. Jeśli naprawdę wchodzimy w głębie modlitwy, to każda modlitwa jest inna. Ja mam doświadczenie Pana Boga, który przychodzi zawsze w świeży sposób. I w modlitwie uwielbienia też tak jest. Jeśli prawdziwie się modlimy, to każde spotkanie modlitewne jest świeże, jest inne, jest nowe i dzieje się na nim coś, co nie działo się nigdy wcześniej. Po tym możesz poznać, że tą modlitwę prowadzi Duch Święty. Jeśli twoja modlitwa jest zawsze taka sama, twoje doświadczenie Boga jest takie samo, to znaczy, że zacząłeś produkować coś z ciała, a nie pozwoliłeś Duchowi cię prowadzić. I warto się temu przyglądać i nie bać się czasami spojrzeć krytycznie na swoją modlitwę i powiedzieć sobie, tu się nic nie zmienia, więc może ja coś potrzebuję w mojej modlitwie też zmienić, mimo że byłem święcie przekonany, że to jest wzór, który zawsze działa. I czasem skupiamy się tak na formie, że zapominamy o Duchu, który nas prowadzi. A kiedy przestajemy się dać prowadzić Duchowi, bierzemy wszystko w swoje ręce, to zaczyna być nudne i bardzo łatwo się wtedy w posłudze wypalić. I miałem takie doświadczenia w swojej posłudze, szczególnie kiedy zaczynałem, jak bardzo dużo jeździłem, że brakowało czasu na modlitwę osobistą, na tą świeżość. No i to sprawiało, że nie cieszyło to, co widziałem, tak jak cieszyło kiedyś. I czułem się bardziej zmęczony, wypruty i na myśl o kolejnej posłudze nie za bardzo byłem podekscytowany. I po tym można poznać i po tym możecie zobaczyć w moim życiu, czy jest dobrze, czy jest źle, czy się modlę, czy się nie modlę. Jak idę i mówię Bogu i jestem podekscytowany i mówię o tym w świeży, nowy sposób, to znaczy, że się modlę. A jak mówię w sposób taki, że no, to znaczy, że chyba się dawno nie modliłem i muszę się nawrócić. Właśnie, bo tu powiedziałeś ciekawą rzecz. Ja myślę, że nie dla wszystkich taką oczywistą, że ty nie modlisz się tylko w czasie posług i w czasie spotkań modlitewnych, ale modlisz się osobiście. Czyli jest ta modlitwa też jeden na jeden, prawda, w twojej posłudze. Powiedz, ile czasu poświęcasz na taką modlitwę jeden na jeden, taką poza posługami, taką, żeby mieć tą świeżość, o której wspomniałeś. To wszystko znowu zależy. I nie chciałbym dawać jakichś konkretnych odpowiedzi, bo zawsze się ktoś znajdzie, kto powie, wow, ale on się długo modli. Nie? I to w ogóle będzie porażka w takiej odpowiedzi, bo to nie o to w ogóle chodzi, bo każdy z nas ma inne życie, każdy z nas ma inne obowiązki, jakieś takie obowiązki stanu w domu, w pracy i nie każdy sobie może pozwolić na życie kontemplacyjne w wymiarze, w jakim inni mogą sobie pozwolić. Ja myślę, że bardziej chodzi o serce i o pierwszeństwo. To znaczy, chcę, żeby każdego dnia w moim życiu z Bogiem Bóg, żeby moje życie pokazywało, że Bóg jest pierwszy. Więc jeśli budzę się rano, chciałbym, żeby Bóg był pierwszy. Czy to będzie przez to, że pójdę na Eucharystię tego dnia, w tygodniu i pokażę Panu Bogu czy samemu sobie, że On jest pierwszy i wstanę rano i to będzie pierwsza rzecz, którą zrobię. Czy otworzę najpierw Słowo Boże, czy włączę modlitwę uwielbienia i będzie to moja modlitwa osobista. Ale to będzie moje wyznanie, że Bóg jest pierwszy. I myślę, że to jest ważne. A tak jak mówię, w jakich to się dzieje proporcjach, to jest bardzo często uzależnione od życia, które prowadzimy. To na pewno jest też, co chcę wam może powiedzieć,
pod kątem nawet naszych modlitw o uzdrowienie w Skierniewicach, które mamy co miesiąc. I chcę wam powiedzieć, że zobaczyłem pewną zmianę, kiedy wprowadziliśmy dodatkową modlitwę przed posługą. To znaczy przez wiele razy, kiedy wracałem gdzieś do Skierniewic na nasze msze święte z modlitwą o uzdrowienie, wchodziliśmy z marszu. Bo po prostu ja wracałem z posługi, z drugiego krańca Polski, ktoś tam skądś tam i się spotykaliśmy na mszy, po której służyliśmy. Od jakiegoś roku robimy tak, że o 10 rano spotykamy się na dwugodzinnej modlitwie ze wspólnotą i modlimy się jakieś półtorej godziny powiedzmy w tym czasie i potem dopiero idziemy na Eucharystię i chcę wam powiedzieć, że taka Eucharystia tak przeżywana po półtorej godziny modlitwy to jest zupełnie inaczej przeżywana Eucharystia. Ale czasem w tygodniu wystarczy przyjść 10 minut szybciej, żeby dać sobie czas, żeby wejść w tą modlitwę nie z biegu, nie z marszu. To są ważne wskazówki w modlitwie. I byliśmy nawet teraz w Zambrowie na spotkaniu modlitewnym i ksiądz prowadzący powiedział mi: Marcin, czy mógłbyś powiedzieć parę słów do ludzi, mamy niedługo Eucharystię, jak ty przeżywasz Eucharystię, co zrobić, żeby lepiej ją przeżywać, lepiej w niej być, w tej modlitwie? Ja mówię, no dobra, mogę powiedzieć kilka rzeczy. Powiedziałem dwie dość banalne dla mnie. Znaczy pierwszą właśnie, przyjdź 10 minut szybciej, bo jak wchodzisz z dzwonkami, to się orientujesz, co się dzieje dopiero na homilii, jak dobrze pójdzie. A jak przyjdziesz 10 minut szybciej, to masz czas, żeby z wyciszonym sercem już słuchać pierwszych słów, wejść w żal za grzechy, wejść w czytania i tak dalej. I powiedziałem później też trzecią rzecz o tym, żeby mieć taki czas spotkania świadomy z Jezusem w Komunii Świętej. Ale druga była dla mnie kluczowa, ona się łączy z tym, o czym mówimy. Powiedziałem ludziom tak, moje przeżywanie Eucharystii zmieniło się wtedy, kiedy, też się nauczyłem tego od kogoś, zacząłem modlić się przez całą Eucharystię. W jaki sposób? Modlić się w duchu. Albo modlitwą w językach, albo modlitwą jezusową. I to są takie modlitwy, w których ty się modlisz cały czas i jesteś w stanie uczestniczyć umysłem i wszystkim w Eucharystii, która się toczy, w liturgii, która jest. I powiedziałem to tym osobom, modlitwa jezusowa to jest ta prosta modlitwa: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Była powtarzana w ogóle w pierwszych wiekach, bardzo, bardzo wcześnie już korzystali z niej i mnisi, ojcowie pustyni, w dużym skrócie mówię. I słuchajcie, przyszła następnego dnia kobieta, i powiedziała: Marcin, wziąłam to sobie do serca i przez całą mszę modliłam się tą modlitwą: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną grzesznikiem, przez całą liturgię, przez całą Eucharystię. I mówi, to była, a miała 60 lat kobieta mniej więcej, i mówi, to była pierwsza Eucharystia, jaką pamiętam, że przeżyłam od A do Z i nie miałam praktycznie, miałam jedno czy dwa rozproszenia, ale przeżyłam tę Eucharystię tak jak nigdy wcześniej. Więc ciągle się kręcimy wokoło wejścia w głąb, a nie bycia na powierzchni. A tam, kiedy wchodzimy w głąb, mamy coraz więcej historii, którymi się dzielimy też w książce czy w świadectwach. Tutaj mam przed oczami tyłówkę do książki. Tu są takie słowa: uwielbienie jest decyzją. To gdzieś zupełnie nijak ma się do emocji, prawda, które towarzyszą modlitwie, do chęci, do, nie wiem, do radości, do entuzjazmu. Czy może być tak, że wchodzi się w modlitwę uwielbienia z totalnym niechcieństwem, z totalnym, w takim totalnym poczuciu własnej beznadziei. Takiego smutku masz tak czasem? Jest tak czasem? Normalni ludzie tak mają, więc myślę, że to jest normalne. I właśnie tu jest kwestia decyzji. Ja się właśnie nauczyłem tej jednej rzeczy, że Pan Bóg jest tak samo godzien uwielbienia, kiedy widzimy cuda i znaki, rzeczy, które się dzieją, i tak samo godzin uwielbienia, kiedy życie mi się sypie. I to jest wielka prawda w naszym życiu. Tak samo godzin uwielbienia, kiedy widzisz cud, i tak samo godzin uwielbienia, kiedy cudu nie widzisz. Podzielę się jednym świadectwem, które jest takie bardzo świeże, z przedwczoraj, bardzo mocnym dla mnie. I to pokazuje właśnie, że, i to jest, uważam też, wiesz, owoc modlitwy uwielbienia i wejścia w głąb tej modlitwy, że kiedy wchodzimy w głąb modlitwy, spotykamy się z Panem, zaczynamy jeszcze mocniej jaśnieć i nieść Jego obecność. Czyli w uwielbieniu napełniamy się Nim i wychodzimy do ludzi i wszystko, co robimy, na tym jest Boża ręka. I to jest niesamowite, kiedy tego doświadczamy, bo była taka historia, że na tym spotkaniu dwa dni temu przyszła na nie młoda dziewczyna.
i powiedziała bardzo odważną historię sprzed 2 lat. Mówi, powiedziała tak, wracałam do domu z Sylwestra chyba z tego, co pamiętam i zobaczyłam, że ktoś mnie śledzi. I przestraszyłam się, zaczęłam uciekać i ten człowiek mnie zaatakował. Nie wiem, czy doszło do gwałtu, czy na pewno na tle seksualnym gdzieś była taka próba, czy to była tylko próba. W każdym razie ta młoda dziewczyna weszła w bardzo poważną traumę. Zaczęła leczyć się psychiatrycznie, miała lekarkę swoją, psychiatrę, która pomagała jej gdzieś tam z tego wszystkiego wyjść. I była w ciężkiej traumie, ciężko jej się było pozbierać. I mówi, weszłam na YouTube'a któregoś dnia i nagle wyświetliła mi się twoja konferencja. No i weszłam, w sumie nie wiedząc, o co tam chodzi. I mówi, nie pamiętam nawet, o czym mówiłaś. O czym mówiłeś w tej konferencji. Ale pamiętam ten moment, kiedy miałam doświadczenie mocy Boga i obecności Boga, która mnie dotknęła, uderzyła wręcz. I po tym, co się ze mną stało, po tym doświadczeniu, kiedy weszłam i doświadczyłam tego w internecie, na linku, który przez przypadek się otworzył, wróciłam do lekarki i lekarka powiedziała, możemy odstawiać leki. I mówi, była potem na chwała mu na naszym wydarzeniu, mówi, Pan Bóg to dokończył i teraz 2 dni temu powiedział, jestem w miejscu, gdzie przebaczyłam temu mężczyźnie. I modlitwa uwielbienia niesie chwałę Boga, dlatego chwała Mu, oddajemy chwałę Bogu, ale w trakcie uwielbienia, kiedy nasze życie zaczyna być przesiąknięte uwielbieniem, staje się lądowiskiem dla Ducha Świętego. I to, co robimy, i to mnie najbardziej rozwala, porusza i sprawia, że jestem pełen bojaźni przed Bogiem, że tam, gdzie idę, tam, co robię, jeśli jestem człowiekiem uwielbienia, do tego przyznaje się Bóg. I mogę powiedzieć najgłupszą konferencję w kosmosie. I mogę powiedzieć coś, co powiem sobie, a chyba mi nie wyszło. Ale jeśli Bóg się do tego przyznaje i dotyka ludzi w taki sposób, że ich życia się zmieniają, no to jest zaszczyt, który mamy wszyscy od momentu chrztu, doniesienia Jego obecności. Modlitwa uwielbienia jest narzędziem, które sprawia, że robimy to w bardziej świadomy sposób. I to jest wielki zaszczyt, który mamy jako wierzący, że możemy nieść Jego obecność. A to, co przekonuje mnie jeszcze bardziej do modlitwy uwielbienia, to jest Księga Apokalipsy, w której jest napisane, że przez 24 godziny na dobę w niebie jest uwielbienie. Więc potrzebujemy na ziemi nauczyć się oddawać Panu Bogu chwałę. I to, co zapytałaś mnie też o te cierpienie, o te trudy, które kiedy przychodzimy do Pana Boga i na uwielbienie, jak nam się nie chce. Usłyszałem takie zdanie kiedyś już kończąc, że póki jesteśmy na ziemi, tym się różnimy od aniołów w niebie, że aniołowie w niebie i ci wszyscy, którzy tam są, uwielbiają Boga i nie ma tam choroby, nie ma tam lęku, bólu, nie ma niczego. My na ziemi mamy ten zaszczyt i przywilej, że w środku bólu, cierpienia, choroby, depresji, wszystkiego możemy uwielbiać Boga tu na ziemi. Więc póki jesteśmy na ziemi, mamy ogromny przywilej, że możemy w tym, czego aniołowie nie mają, my w tym możemy Boga uwielbić. I Bóg wtedy przychodzi i ma moc przemieniać nasze życie właśnie przez uwielbienie. I to jest, o tym jest ta książka, o tym jest tak naprawdę moje życie, życie mojej wspólnoty. Tego się uczymy dalej, no i chcemy doświadczać jeszcze większych rzeczy, no, bo to jest wielki przywilej, jeszcze raz to powiem. Amen. Amen. Marcin Zieliński, książka Chwała Mu. Ja mam wrażenie i mam takie przekonanie, wierzę w to, że my wszyscy tutaj spotkaliśmy się nie po to, Marcin, wybacz, żeby rozmawiać z tobą. Pisałem książkę o przebaczeniu, więc wybacza. Żeby spotkać się z tobą. Jesteśmy tutaj po to, żeby uwielbiać. Zacznij wielbić Boga. Wpadniesz w rzekę, która zacznie płynąć i nie będziesz się po prostu orientował, gdzie jesteś w pewnym momencie, ale będziesz tam, gdzie Bóg chce cię mieć. Kiedy ludzie będą przychodzić do waszych wspólnot, do waszej wspólnoty, żeby przyszli i żeby ożyli. Przygotuj się na Jego przyjście. Uwielbieniem.